Wyobraźcie sobie Państwo, że jesteście na statku w XVIII wieku. Na morzu szaleje ogromny sztorm. Ten statek nazywa się Polska. Kieruje nim przerażony kapitan, który na horyzoncie dojrzał burzowe chmury zbliżające się do jego statku. Drapieżny huragan zwyciężał na morzu. Ujarzmiał bohatera, poniżał go, rzucał nim niezmordowanie, obrażał dalekosiężnymi stróżkami ulewy, która uderzała w wybrzuszone, płócienne żagle napięte do granic wytrzymałości. Wicher kulający nad niestabilnym statkiem przeobrażał się w niezwyciężonego, hardego Mustanga. Kapitan, rzucanego po bezdrożach morza statku, szukał wspomożenia, a dostrzegał tylko pogróżki żywiołu zagnieżdżającego się wśród roztrzaskanych masztów i porwanych żałosnych strzępów żagli. I tak przez 123 lata. Skarżyć się? Narzekać? Należało uśmierzyć w sobie ból i jak żołnierz w szarży zrewanżować się. Aż w końcu, 100 lat temu, z otchłani wichrów wiążących strugi deszczu, w głębi horyzontu wynurzyła się zorza świadcząca o tym, że dzikie mustangi podróżujące z ciężkim bagażem wrażeń pomknęły w dal. Straszna i zarazem piękna to historia, w której zauważyłem dość dużą ilość trudnych do napisania wyrazów. Ciekawe, czy tak będzie właśnie brzmiał tekst naszego tegorocznego dyktanda. A oprócz tego mamy gościa specjalnego 9. dyktanda kleszczowskiego. Jest to polski podróżnik, kajakarz, zdobywca i odkrywca. Jako pierwszy człowiek w historii samotnie przepłynął kajakiem Ocean Atlantycki wyłącznie dzięki sile mięśni. Opłynął kajakiem Morze Bałtyckie i Bajkał. Również jako pierwszy opłynął całe polskie wybrzeże oraz Polskę po przekątnym. Takiego człowieka nie mogło zabraknąć na naszym pokładzie. Panie i panowie, naszym gościem jest Aleksander Dowa. Witamy serdecznie. Jest 20 maja 2018 roku, godzina 17:05. Witam Państwa bardzo serdecznie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. Dziękuję bardzo, że zechcieli Państwo spędzić to piękne niedzielne popołudnie właśnie z nami. Życzę każdemu bezbłędnego napisania dzisiejszego tekstu i uroczyście otwieram 9. edycję dyktanda kleszczowskiego. Dyktando poprowadzi pani Aleksandra Ignasiak-Smela i to w jej ręce Państwa oddajemy, życząc połamania długopisów. A choć przygodo, odpływamy. Kierunek dyktando. Nie wolno dyktowanego tekstu pisać wielkimi literami ani drukowanymi. Ocenie podlegać będzie zarówno poprawność ortograficzna, jak i interpunkcyjna. Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy wyrazów, grup wyrazowych i znaków interpunkcyjnych będą interpretowane na niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki należy nanieść przez skreślenie wyrazu błędnego i napisanie powyżej wersji poprawnej. Skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone. Również w poprawkach nie wolno używać wersalików. Przed rozpoczęciem dyktanda cały tekst zostanie głośno odczytany. Kolejne zdania będą odczytywane w całości, a następnie we fragmentach. Każdy powtarzany dwa razy. Po zakończeniu dyktanda tekst zostanie jeszcze raz odczytany w całości. W przypadku wątpliwości głos decydujący ma przewodniczący jury. Słownikiem rozstrzygającym wszelkie wątpliwości zapisu jest Wielki Słownik Ortograficzny PWN pod redakcją Polańskiego. Jest to wydanie z 2012 roku. Nauczyciele, opiekunowie grup szkolnych w trakcie pisania dyktanda nie mogą przebywać z uczestnikami w auli, więc bardzo proszę, jeżeli ktoś tutaj został z opiekunów, o opuszczenie auli. Chciałam jeszcze nadmienić, że ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi za tydzień podczas Dni Kleszczowa, 27 maja o godzinie 16, natomiast o wynikach dyktanda będzie można się już dowiedzieć pod koniec tygodnia. Około 25 powinny być znane wyniki. Będą one ogłoszone na stronie naszej szkoły. Dobrze, pozostaje mi w takim razie życzyć Państwu połamania pióra, tak żebyście Państwo walecznie zmierzyli się z tym zadaniem i żebyście byli Państwo zadowoleni z wyników dyktanda. W takim razie odczytuję tekst dyktanda. Literatura w drodze ku niepodległości.
Odzyskanie niepodległości dla nas, Polaków, stanowi przełomowe wydarzenie wszechczasów. Niewola trwała bez mała 123 lata. Wzdłuż rubieży i wszerz Rzeczypospolitej rozsiedli się zuchwali zaborcy. Wokół roiło się od paskudztw i bezeceństw, które budziły niekłamany wstręt prawdziwych patriotów. Obserwowane na co dzień hulanki i swawole raniły serca i wyciskały rzewne łzy skonfundowanych Polaków. Samolubni sarmaci bili się w piersi po niewczasie. Przyprószone siwizną głowy niedawnych bohaterów smętnie zwisały, a wszechogarniające znużenie odbierało nadzieję. Jednakowoż dążenia niepodległościowe podżegała literatura. Pióro stało się orężem w walce z zaborcą. Twórcy krytykowali hałastrę warchołów i pseudopatriotów, opiewali wysiłek starych wiarusów i chlubne ofiary młodych spiskowców. Adam Mickiewicz nie potrafił pohamować gniewu na widok martyrologii narodu i wieszczył, że Polska jak Mesjasz wyzwoli Europę z tyranii i absolutystycznego autokratyzmu. Bohaterów sienkiewiczowskich powieści wyposażono w cechy naówczas typowe. Hart woli, odważne przeciwstawianie się trudnościom i poczucie honoru to zalety każące tym ludziom służyć słusznym ideom. Nie brakowało im energii, patriotyzmu, a gdy nadarzyła się okazja, także poczucia humoru, nierzadko rubasznego. Twórczość Żeromskiego stanowi świetny komentarz do epoki brzemiennej w konflikty. Spojrzenie pisarza było nieraz brutalne. Odsłaniał fakty z okrucieństwem, odważnie dążąc do rzetelnego przedstawiania ówczesnej sytuacji. Jego bohaterowie walczą o niebłahe sprawy. Można by powiedzieć, że to zapóźnieni idealiści, którzy przezwyciężają czyhające zewsząd przeciwności bez zmrużenia oka. Rzadko są zwycięzcami, giną w wirze walki, usiłując powstrzymać żelazną dłoń wroga zaciskającą się na szyi. Jednakże ich mozuł nie był nadaremny. Artyści czasów zaborów uwrażliwiali na krzywdę i mitologizowali czyny bohaterów. Przede wszystkim dodawali otuchy, choć zdarzało się, że pewne sytuacje odzierali zarówno z heroizmu, jak i patosu. Wreszcie, zrzuciwszy z siebie ciążące im brzemię, podnieśli dumnie głowy i ujrzeli łopoczący biało-czerwony sztandar. W końcu z ponad szczerniałych strzech mógł spokojnie unosić się dym, a poeci zrzucili z ramion płaszcz mickiewiczowskiego Konrada. Huczne wiwaty, radosna wrzawa nie zagłuszyły refleksji rozżalonych kobiet, wspominających mężczyzn, którzy, nie tracąc nadziei na niepodległość, ginęli w walkach narodowo-wyzwoleńczych. Nie wszystkim bowiem było dane cieszyć się wolnością. Tekst tegorocznego dyktanta przygotowała, opracowała pani Ewa Szczepaniak-Sieracka. U-
Ależ to był wyczyn. Czy wybrać ukreskowane, czy uzwykłe? RZ, czy rzec z kropką? CH, czy samo H? Podziwiamy. O tym, kto został mistrzem i wicemistrzem ortografii w 9. dyktandzie kleszczowskim, dowiemy się 25 maja. Odpowiednie informacje pojawią się na naszych stronach internetowych.